My, szanowni państwo, nie zamierzamy mówić nikomu z obecnej sceny i tej przyszłej sceny politycznej tak. Zamierzamy realizować swoją politykę i nie zamierzamy wchodzić w koalicję ani z Prawem i Sprawiedliwością, ani z tak zwaną totalną opozycją. Idziemy do tych wyborów, żeby ten stolik, który trwa, przy którym siedzą politycy, którzy aspirują w tej chwili do polityków również i do rządzenia Polską po 15 października. Ci państwo, ci politycy siedzą przy tym stole od 18 lat i wymieniają się tylko co kadencja. Tak naprawdę dla Polaków za wiele się nie zmienia. Co państwo, wszyscy wyborcy na pewno ocenicie w najbliższym czasie, niespełna 2 tygodnie do wyborów. Nie zamierzamy wchodzić, tak jak powiedziałem, raz jeszcze to podkreślam, w koalicję ani z jedną, ani z drugą stroną. Chcemy ten stolik po prostu najzwyczajniej w świecie przewrócić. Dziękuję bardzo. Bardzo się dziwię, że mój interlokutor mówi, że się nic nie zmienia, bo przez ostatnie 8 lat zmieniło się bardzo wiele i bardzo złą stronę. Dlatego my chcemy, żeby to jednak, ta dobra Polska, ta normalna Polska, ta europejska Polska wróciła. Dlatego naszymi podstawowymi warunkami jest to, żeby to były ugrupowania, które chcą mocniej integrować nas w Unii Europejskiej, powrotu po prostu do naszej silnej pozycji w Unii Europejskiej. Te, które są jednoznacznie, opowiadają się za praworządnością, bo praworządność to dobra gospodarka, to stabilna gospodarka, bo tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z praworządnością, mamy szansę na to, żeby rozwijać biznes. Te, które myślą poważnie o prawach kobiet, ale my też mówimy, że naszym warunkiem do tego, żeby wejść do ewentualnego przyszłego rządu, będzie realizacja naszego programu, tego, który dotyczy opieki zdrowotnej, tego, który dotyczy edukacji, komunikacji publicznej i bardzo wielu innych kwestii, o których w naszym programie mówimy, prawdziwych usług publicznych na europejskim poziomie, bo takiego dobrego europejskiego państwa. Dziękujemy. A teraz Bartłomiej Pejo zadaje pytanie Joannie. Szymon Hołownia wielokrotnie podkreślał, że po wyborach zamierzacie państwo wejść właśnie w koalicję z Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską i tworzyć wspólnie rząd. Po co zatem głosować na Polskę 2050, na trzecią drogę, jeśli de facto głos ten zostanie oddany na rząd Platformy Obywatelskiej pod wodzą zapewne Donalda Tuska. Rząd, który już niejednokrotnie się kompromitował, zmieniał zdanie, chociażby w takich kwestiach jak podniesienie wieku emerytalnego i wtedy pani była członkiem Platformy Obywatelskiej. My jesteśmy zupełnie inną partią niż Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska przez ostatnie lata skupiała się głównie na PiS-ie, na byciu antypisem. Natomiast my te 2 lata funkcjonowania, 2,5 roku funkcjonowania przeznaczyliśmy na niezwykle dogłębne opracowanie naszego programu. I dlatego każdy, kto nas wybiera, wybiera tak naprawdę ten program. Czyli wybiera te setki, wręcz tysiące stron poświęconych opiece zdrowotnej, czy edukacji, czy komunikacji publicznej, czy innym obszarom, które weszły po prostu do naszego programu. My mówimy o przyszłości, my mówimy o tym, że ta polaryzacja, która zaistniała między PiS-em i Platformą, że tę polaryzację trzeba obniżać, dlatego że polaryzacja jest po prostu zła. Zła, bo powoduje, że państwo nie ma kontynuacji, że nie ma kontynuacji instytucjonalnej między różnymi państwami, między różnymi rządami. Dziękuję. A więc chcemy to skończyć. No wszystko rozumiem. Państwa program jest państwa programem, tylko ten program będzie musiał być popierany wówczas przez przede wszystkim Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską, która być może na ten program się nie zgodzi. Jak państwo na początku mówicie o tym, że państwa lider Szymon Hołownia, że ta koalicja jest praktycznie oczywistością, wszyscy tak to przyjmują, wówczas ten program Dziękuję najprawdopodobniej bardzo. Nie będzie mógł być realizowany. Damy radę. Pytanie Joanny Much. W 2018 roku wszedł pan do Rady Powiatu z list PiS-u i też głosami radnych PiS-u został pan wybrany na wicestarostę.
Jest pan nadal w koalicji z PiS-em, tamże właśnie w samorządzie, mimo że należy pan do innej partii politycznej. Proszę przedstawić jakikolwiek argument swoim wyborcom, który sprawiłby, że mogliby oni pomyśleć, że nie wejdzie pan w koalicję z PiS-em po wyborach w Sejmie. Przede wszystkim powiedziała pani tutaj bardzo dużo nieprawdy. Po pierwsze, nie ma żadnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, ani mojej, ani mojej partii, ani tej, w której byłem wchodząc do Rady Powiatu w 2018 roku. Jedynie startowałem z listy PiS-u i proszę się zapoznać, bo mówi pani nieprawdę, nie głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo tych głosów na ówczesny czas było bodajże 2 z całej tej listy Prawa i Sprawiedliwości, 2 albo 3, dokładnie nie pamiętam. Mówię o członkach właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Pozostałe osoby, pozostali radni do dnia dzisiejszego, są to radni niezrzeszeni, co więcej, są to radni, którzy nawet nie są członkami żadnej partii politycznej. Są to osoby, które działają w środowiskach patriotycznych, w środowiskach narodowych, wolnościowych na terenie Świdnika i powiatu świdnickiego. Nie ma, raz jeszcze podkreślam, koalicji, nie było i nie będzie koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Dziękuję. Co? No nie wiem, ja nie zostałam przekonana przez tę odpowiedź, dlatego że proszę ta współpraca jednak przez wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Świdniku, jest wyraźnie podkreślana. W związku z tym nie usłyszałam takiego argumentu, który mnie przekonał. Proszę sprawdzić. Pytanie zadaję Bartłomiej Peju. Swego czasu była pani członkiem rządu Donalda Tuska. Później była pani parlamentarzystką większości sejmowej PO-PSL. Gdy rząd tej większości proponował zgodę na przymusową relokację migrantów w 2015 roku, cytat, w każdej ilości. Głosowała pani przeciwko budowie muru na granicy z Białorusią, a pani poseł z trzeciej drogi, pani Róża Tun, poparła pakt migracyjny. Była również przeciwna Zaporze. Czy to są poglądy, które dalej pani reprezentuje, będąc reprezentantką trzeciej drogi? Uważam, że takim pytaniem trywializuje pan potężny problem, który mamy jako cywilizacja, nasza cywilizacja, cywilizacja Zachodu. My wszyscy, Europejczycy, Unia Europejska, Amerykanie, to jest naprawdę problem, z którym nie można sobie poradzić za pomocą prostych sposobów. A już na pewno nie można sobie poradzić, tak jak proponuje to Dobromir Sośnierz, który w audycji w Radiu Z razem ze mną proponował najpierw strzelanie w powietrze ostrzegawcze, a potem strzelanie do uchodźców, którzy by przechodzili przez ten mur, nawet wtedy, gdy byłyby to kobiety i dzieci. Więc nie godzę się na tego typu rozwiązania. Uważam, że problem jest potężny i problem możemy wyłącznie rozwiązać wtedy, kiedy będziemy go rozwiązywać wspólnie ze strukturami europejskimi, ze strukturami naszych sojuszników. A stawianie spraw w ten sposób jest po prostu trywializowaniem naprawdę potężnie istotnego problemu. Dziękuję. Trywializują to właśnie państwo tą całą sytuację. Nie odpowiedziała pani w zasadzie na żadne pytanie, które zadałem, tylko wypowiedziała swoją tezę na ten temat. Pytałem o to, czy nadal pani popiera bezgraniczną ilość przyjmowanych imigrantów i czy dalej reprezentuje pani takie stanowisko. Ale dziękuję za odpowiedź, w zasadzie nie na pytanie. I teraz ostatnie pytanie z tego bloku. Pan Sławomir Mentzen na pytanie o to, czy Polska powinna opuścić Unię Europejską, odpowiada w tym momencie nie. Więc chciałam pana zapytać, kiedy Polska powinna opuścić Unię Europejską, jak pan w ogóle widzi integrację z Unią Europejską, czy podpisałby pan wniosek o referendum w sprawie polexitu, gdyby taki wniosek się pojawił? Jesteśmy za tym, aby nadal być w Unii Europejskiej, ale na zupełnie innych zasadach, na zasadach takie, jak były początkowo przyjęte, na integracji związanej z przepływem handlu, z przepływem również ludności, członków Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej, za otwartością granic, za wspólnotą gospodarczą przede wszystkim, bo taka była podstawa Unii Europejskiej, na korzeniach chrześcijańskich, a nie na takich, jak w tej chwili w Unii Europejskiej się dzieje. Jesteśmy za tym, aby podkreślać suwerenność naszego kraju, naszej Polski w ramach
stabilnej współpracy państw w Unii Europejskiej. To jest podstawa. Natomiast absolutnie nie wypowiadamy się w tej chwili za wyjściem z Unii Europejskiej, tylko za odwróceniem obecnego trendu. To jest do zrobienia. Widzimy w tej chwili postawę państw europejskich, członkowskich w Unii Europejskiej. To jest naprawdę możliwe do wykonania. Chciałabym, po wyborach europejskich. Chciałabym, żebyście Państwo dokładnie usłyszeli tę odpowiedź, bo tak naprawdę Pan Bartłomiej przed chwilą powiedział o tym, że on chce być, ale nie w Unii Europejskiej, tylko w EWG. W EWG, którego już nie ma. Tak, bo te zasady, o których Pan mówił, to były zasady dotyczące EWG. Europa będzie się integrowała głębiej. To, co Pan mówi, oznacza, że Polska de facto wychodziłaby z tej Unii Europejskiej. Dziękuję. Absolutnie.